Witam. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Shikamaru, w zasadzie jednej z najlepszych postaci pobocznych w anime. Zapraszam. Standardowo już przedstawiam wam najlepsze komentarze poprzedniego odcinka i dziękuję też wspierającym za pieniądze. Dzięki wam mogę kupić najlepszy obiad na świecie, czyli zupki chińskie. PS, tylko Vivon. Na początek powiem trochę o moim osobistym odczuciu co do tej postaci, a później przejdziemy do jego historii. Otóż ja osobiście bardzo lubię Shikamaru, czy było tak od początku, ciężko powiedzieć, jednak minęło sporo czasu, ale szczerze wątpię, bo była to postać poboczna, niczym się na początku nie wyróżniająca, od koleś, który wygląda całkiem normalnie i niczym w tamtym czasie się nie charakteryzował, prócz tego, że wszystko było dla niego upierdliwe. Tak to właśnie wspominam, dopiero później rozwinięto tą postać. Okej, dość zabierania wam czasu, lecimy z tematem. Jak zazwyczaj zaczniemy od tego, co wiemy o jego dzieciństwie i w tym przypadku z tego, co kojarzę, nie wiadomo za wiele o tym, co się działo przed pierwszą serią. Na szczęście nie jest to istotne z tego względu, że poznaliśmy go od wczesnych lat i rozwijał się wraz z nami. Tak więc w akademii nie wykazywał się wielkim zainteresowaniem lekcjami czy egzaminami i w ten sposób posiadał bardzo słabe oceny, mimo tego, że mógł mieć najlepsze w klasie, co tylko ukazuje jedną z jego najważniejszych cech, czyli lenistwo. Szybko też poznaliśmy jego ulubiony zwrot, który wszyscy pewnie doskonale znacie, czyli jakie to upierdliwe. Te słowa szły z nim w parze przez całe anime i dobrze. Dodatkowo sam siebie określał jako tchórza, co jest w sumie tylko wymówką do nic nie robienia. Jednak gdy już musi stanąć chociażby w obronie przyjaciół, nie zastanawia się zbyt długo, tylko rusza do akcji i nawet jako młody człowiek jest w stanie oddać życie za wioskę. Jego wysoki iloraz inteligencji był w sumie również pokazywany od samego początku, gdzie podczas egzaminu na chunina mimo braku doświadczenia w walce, przechytrzył Kin bez większych problemów. Co ciekawe, był nawet w stanie samemu celowo otrzymywać obrażenia, żeby dosięgnąć ją cieniem. Następnie jego walka z Temari to w zasadzie jedna z najciekawszych walk w tamtym czasie. Serio. Jak wspominałem, ten egzamin to walka Shikamaru i Temari była jedną z lepszych, bo polegała nie tylko na głupim rzucaniu kunajami i wykonywaniu jakichś technik, ale też na taktycznym myśleniu. Co tu dużo mówić, Shikamaru był w stanie wygrać z dużo silniejszą od siebie przeciwniczką i jako jedyny z Konohy awansował z Genina na Chunina. Sam Asuma wtedy stwierdził, że jego IQ wynosi ponad 200 i w zasadzie udowodnił to w tamtej walce. Fantastycznie zwodził Temari, żeby ta myślała, że ciągle ma przewagę i wie wszystko o cieniu Shikamaru, który robił ją tylko w jajo, tylko po to, żeby złapać ją w swój cień, po czym poddał się. Jedni powiedzą, że to głupota, ja powiem, że to kwintesencja tej postaci. Nawet oglądając to teraz przy pisaniu tego scenariusza, mimowolnie się uśmiechnąłem. Piękne zagranie. Następny jego kluczowy moment to walka z Tayuyą. Co tu dużo mówić, postać o wiele silniejsza niż poprzedniczka. Shikamaru zdołał chociażby przeżyć, mimo tego, że miał do czynienia z trzema przeciwnikami naraz. Kolejny raz był w stanie zmanipulować Tayuję swoimi 9 ruchami do stanięcia w odpowiednim miejscu i zaatakowaniu jej. I mimo tego, że złapała ona go w genjutsu, był on w stanie się z niego wydostać. Wiadomym, że gdyby nie pomoc, nie wygrałby tej walki, ale trzeba przyznać, że świetnie sobie poradził, pomimo tego, że czerwonowłosa była kilkukrotnie silniejsza niż on. Hej, ty! Czy wiedziałeś, że Shikamaru w pierwszym Naruto walczył sam na sam tylko z kobietami? Zabawne jest w tym to, że uważał kobiety za upierdliwe i apodyktyczne. Jednak zawsze starał się być dla nich uprzejmy i unikał z nimi walki. Czuł wręcz, że on jako mężczyzna powinien chronić kobiety, a nie na odwrót. I tutaj w zasadzie kończy się przygoda z Shikamaru, jeśli chodzi o pierwszą serię. Możliwe, że coś pominąłem, ale nie wydaje mi się. Tak czy siak, Shikamaru dopiero rozkręca się w Shippudenie. Najwięcej poza taktycznymi zdolnościami tej osoby dowiedzieliśmy się w jednym z najsmutniejszych epizodów w jego życiu. Mowa oczywiście o śmierci Asumy, w której uczestniczył też właśnie Shikamaru. Szybko odkrył chociażby to, jak działa technika Hidana, jednak nie był w stanie jej przeciwdziałać, co doprowadziło do śmierci jego mistrza. Shikamaru wtedy nieco się zmienił i obiecał chronić dziecko swojego senseja, jak i go pomścić. Co zrobił?
Ponownie dzięki swojemu umysłowi był w stanie złapać Hidania cieniem i zaprowadzić w las, gdzie raz na zawsze się go pozbył. Jak zwykle miał plan doskonały, w którym upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu, świetnie imitując to, że został zabity, czy to, że dał się w ogóle zranić. Jak się okazało, wszystko było częścią planu. Przy ataku Hidana Shikamaru podłożył kilka kropel krwi Kakuzu na broń wyznawcy Yashina, tym samym doprowadzając do tego, że ten zaatakował własnego partnera. Plan Shikamaru zadziałał perfekcyjnie, jak można było się spodziewać. Hidan został poćwiartowany i zakopany w lesie, do którego tylko klan Nara ma dostęp. Ponownie, kwintesencja tej postaci. Jedna z ciekawszych walk, mimo tego, że nie było tam niszczycielskich technik, które były w stanie wysadzić pół świata. Następnie pokazał swoją przemianę chociażby w czasie, w którym Pain zaatakował Konohę. Bez zastanowienia poszedł na ratunek ciężarnej Kurenai. Ogólnie mam nieodparte wrażenie, że Shikamaru przestał być leniwy i przestał też uważać, że wszystko jest upierdliwe po śmierci jego mistrza. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Następnym krokiem milowym w jego życiu była walka z reinkarnowanym Asumą. Choć zdecydowanie największe problemy miał Choji, to jak zwykle Shikamaru miał taktykę na swojego ciężkiego przeciwnika. Niedługo później jego ojciec wraz z całą drużyną w kwaterze głównej zginęli od ataku Jubiego. W tym momencie to właśnie Shikamaru musiał przejąć kontrolę nad całą taktyką pokonania Obito i Madary. Moim zdaniem świetnie się tam sprawdził, mimo tego, że to dość duży ciężar nałożony na niego w ciągu kilku chwil, to robił on wszystko co w jego mocy, żeby pokonać potężnych przeciwników, choć wiadomo, że nie mógł mieć takiego wkładu jak Sasuke czy Naruto. Tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, średnio toleruję Boruto, jednak jest to kontynuacja, więc warto wspomnieć, że ta postać jest tam bardzo ważna. W zasadzie jest prawą ręką Hokage i ma duży wpływ na to, co się dzieje w wiosce. Chyba jako jeden z niewielu dorosłych nie ogłupiał przez te lata, a jest ciągle starym, dobrym Shikamaru. Okej, nie chcę więcej przytaczać jego historii po to, żeby potwierdzić moje przyszłe spostrzeżenia, bo chyba już doskonale widać, o czym mówiłem przez cały odcinek. Shikamaru jest postacią bardzo ważną, jak na to, że jest tylko dodatkiem do całego świata przedstawionego. Jest naprawdę mało bohaterów z dobrej strony mocy, którzy byliby tak lubiani i tak dobrze napisani. Wcale się nie dziwię, że jest lubiany, ja sam uwielbiam tą postać, już spieszę z wyjaśnieniem, co moim zdaniem sprawia, że tak właśnie jest. Pierwszym argumentem jest to, że jest to postać inteligentna. Chyba nie dało się tego nie zauważyć przedtem, skoro poruszałem to praktycznie ciągle. Ale co ma inteligencja do tego, czy go lubimy, czy nie? Otóż jest tak w wielu przypadkach, że lubimy postaci mądre, przewidujące jakieś ruchy. Często nas dzięki temu zaskakują, jak na przykład w przypadku, gdy w walce z Temari się poddał, uprzednio stosując różne sztuczki, żeby zwabić ją w jedno konkretne miejsce. Czy właśnie w walce z Hidanem, gdzie zaplanował to dużo wcześniej i w zasadzie jego plan przebiegał doskonale. Jeśli chodzi o inteligencję, to można tutaj porównać go do innych lubianych postaci, u których właśnie ta cecha jest też kluczowa. Jest to na przykład Itachi, Madara, Kakashi czy Tobirama. Druga sprawa to lenistwo. Tak jak w przypadku ilości IQ niewiele z oglądających może się z nim porównywać, tak w przypadku lenistwa to hej. Jest to jedna z najnormalniejszych rzeczy w tej postaci. Nic mu się nie chce, woli sobie spać na lekcjach zamiast słuchać nauczycieli. Wszystko jest jakieś takie znajome z autopsji, nie uważacie? Komu z nas się często nie chce robić czegoś i zostawia to na ostatnią chwilę? Idealnym przykładem jest chociażby ten odcinek. Mogłem powoli pisać cały scenariusz przez tydzień, a jest sobota. Odcinek ma być jutro. Muszę go dziś napisać, nagrać, zmontować, bo jutro jestem cały dzień w pracy. Podobnie było jak jeszcze chodziłem do szkoły, raczej się nie przejmowałem ocenami, tak zwane aby zaliczyć. Byłem leniwy i dopiero jak coś trzeba było zrobić, to się to robiło. Trzeci i już ostatni argument to dobroć jego serca. To co mam na myśli to to, że pomimo tego, że był leniwy czy nie posiadał zbyt wielu technik, którymi mógłby powalczyć z przeciwnikami, był gotów poświęcić życie dla własnych towarzyszy, aby tylko nic im się nie stało. Ja rozumiem, że jest to tylko bajka i wcześniej napisany scenariusz, ale gość był w stanie umrzeć za kolegów mając 12 lat, a ty swojemu żałujesz chipsów, bo masz mało. Jego dobro zostało też pokazane chociażby w tych smutnych momentach, które też miał. Mowa oczywiście o śmierci Asumy i zemście na Hidanie.
To już by było na tyle, podsumowanie tak naprawdę już było, więc nie zabieram więcej waszego czasu. Zapraszam na mojego Discorda i fanpage, linki w opisie. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!